Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym vlogu z moich testów opryskiwacza. 31 maja, czyli przed Dniem Dziecka. Wszystkim dzieciom życzę wszystkiego dobrego, moje mordy. Wszystkiego wam dobrego życzę, bo każdy jest czyimś dzieckiem. A dzisiaj pryskamy sobie tę dwójkę. Pryskam naprawdę tak od rana. Za nagrywaniem wziąłem się teraz, żeby wam pokazać jeszcze już pewne rzeczy w tym opryskiwaczu. Słuchajcie, poznałem. Wiem więcej dużo niż wiedziałem na początku. Przez telefon to oczywiście zwaniałem się z Burym, z firmą Bury. I tam mnie instruowali, jak co mam robić, jak robić. Dzisiaj pryskamy tę dwójkę, tak jak wcześniej wspomniałem, na pszenicy, pszenżycie. Na dużym polu pszenicy, na spokojnie. Będę chciał wam pokazać, jak to wygląda. To jest ostatnia pszenica, która dostała w dupę, mocno od suszy. Czym później siana, tym jest pszenica gorsza. Chyba większość z was się ze mną zgodzi. Nie mówię, że wszyscy, bo to różnie macie ziemię i różne macie opady. U mnie tych opadów nie było w ogóle, a teraz te opady właśnie są prawie od kilku dni. Nieduże, ale codziennie, więc utrudniają mi zbór zielony, który jeszcze w ogóle nie ruszyłem, tak naprawdę. Muszę się za nie zabrać, ale jutro znów nadają deszcz. Ale dzisiaj mamy okienko pogodowe i chcę opryskać właśnie tą tę dwójkę, którą zrobimy sobie, zobaczcie, Priaxorem. Większość chorób zbóż nam zwalcza, ta dwójka na 30 dni wystarczy, uważam, środek niedrogi i fajna rzecz. Dodajemy sobie mikroelementy, dodajemy sobie azo z magnezem do tego, żeby razem te roślinki jeszcze ten plon uzyskać. No nie będzie naprawdę duży. Tam były dwie, trzy osoby hejtujące, łobuzywy mnie, które tam zarzucali, że u mnie zawsze ładnie plonuje. W tym roku nie będzie plonowało. Jak nie ma, to mówię, że tych plonów nie będzie i nie ma. I tak myślę, że od razu góry mówią, że nie będzie dużych. Nie we wszystkim, może jęczmień będzie sypał nieźle, że to pszenice nie będą u mnie w tym roku sypały. I to trzeba od razu sobie powiedzieć już teraz, bo widzimy, co się dzieje. Co do pryskiwacza, powiedziałem, że dużo go poznałem. Tak, dużo go poznałem, już wiem, jeszcze wszystkiego nie wiem, bo pracy dużo i tak na szybko, tylko przez telefon się tutaj z mechanikiem z firmy konsultuję, on mi tłumaczy, co jak robić i tak dalej. Już teraz ogarnąłem, jak obsłużyć rozwadniacz. Wielu z was, może dużo, większość z was może ma takie opryskiwacze i wiecie, jak się ciągane opryskiwacze obsługuje. Ja już teraz też dużo więcej wiem. Pewnie taką maszynę kupię. Choć powiecie mi, że nie tylko, żebym zachwalał. Więc za co tą maszynę mogę zganić? Za chwilę wam powiem. Generalnie tylko za jedną rzecz, która znaczy nie bardzo przeszkadzała przy moim dużym wzroście 1,90 m, a ktoś jest niższy, to na pewno dużo będzie przeszkadzała, bo chyba, że będzie tu sobie mały i będzie wchodził sobie na zbiornik. Natomiast chodzi o mycie opryskiwacza, gdzie zbiornik mamy tutaj, zobaczcie, z tyłu i tak naprawdę, no może przewodem jakoś by dał radę sięgnąć tam, ale trzeba to odkręcić, nie? Więc ciężko panu Wytkowi będzie zmienić może kształt zbiornika, no ale może jakiś lejek, jakiś coś, jakiś... Pan Wojtek naprawdę przykłada dużo serca do produkcji swoich maszyn, więc na pewno jest bardzo tutaj uczulony na wskazówki rolników, którzy chcą coś zmienić w swoich maszynach, znaczy w maszynach użytkowanych, a produkowanych przez niego. Więc no, tak jak wam mówię, schodki mamy tam, zbiornik mamy tutaj. No, tylko ten minus tutaj widzę, że można by tutaj coś, panie Wojtku, poprawić. Poza tym maszyna chodzi wybornie. I tutaj naprawdę nie mogę do czego się przyczepić. Do czego mógłbym jeszcze się przyczepić? No, do czego pan Wojtek sugestie weźmie? Zobaczcie, nie wiem, jak inne opryskiwacze mają, bo nie obserwowałem. Jeśli chodzi o składanie lanc. Składamy duże lance. I one tutaj tymi wałkami wchodzą nam tutaj, żeby się zablokowały w takie tutaj oto uszy. Pewnie większość tak ma, ale jeśli chodzi o moją sugestię, mam się do czego szczepiać. Czy nie można by tu zrobić jakichś ciutkę wyższych blach i zrobić je grubsze i w skos? Bo podejrzewam, że po, no nie wiem, iluś godzinach pracy ja dojdę do wprawy, że składając je na tyle, je tutaj dotknę,
że wsadzę, ulokuję je tutaj w tych tutaj zawiasach, blokadach, ale gdyby one były takie rozwidłe, nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, to nawet gdy tam nie dojedziesz centymetr, dwa czy cztery, żeby je schować, to te blachy by je fajnie chowały i ściągały do środka. Taka moja sugestia po użytkowaniu kilku dni tej maszyny. Poza tym oczywiście no nie mam do czego się na razie czepić. No i nie chcę się czepiać, bo nie po to to wziąłem, no ale też, żeby ktoś z was nie powiedział, że a, tylko masz chwalić, bo dostałeś na testy. Nie, to nie o to chodzi, słuchajcie. Tak jak wspomniałem. Firma przyjmuje krytykę, chce poprawiać cały czas swoją maszynę. Samo wykonanie, zobaczcie lance. Tutaj to jak w zachodnich maszynach, podwójne. Czyli ta lanca jest mocna, ona się nie skrzywi, nie zegnie, nie zwichruje po iluś latach, bo to jest podwójna konstrukcja i rurka w środku kwasowa. Także to naprawdę, zobaczycie, jak będę rozkładał, nie ma się do czego przyczepić. Słuchajcie, lejemy sobie Praxora, bo zaraz mamy 1800. Nastawiłem po 300 litrów na hektar, grzybówka, lepsze pokrycie, więcej. Więcej tych, jakby słuchajcie, rozle też mam włączony. Lepsze pokrycie roślin po prostu. Nie używam 250 tak na chwasty, ale to wybór każdego. Od 100 tam chyba 50 do 300 zalecają. Więc rozwadniamy, bardziej rozwadniamy. Co zaraz wciągniemy to. Od razu umyjemy banieczkę. Rzucam na razie sobie obok, ale uwierzcie mi, że za chwilę to pójdzie do dwora i zostanie zawiezione do kolegi, który handluje środkami ochrony roślin. Teraz ciach. Mamy już. Za chwilę 1800. Granulat, mikroelementy. Jedno paliwo, jeden zabieg, a zawsze temu zbożu coś tam pomożemy. Przy tych pieniądzach uważam, że słuchajcie, to będzie naprawdę nieduże koszty produkcji zysków, które będą rozwodnimy szybciej, które będą naprawdę spore, chociaż podczas tej inflacji wam nie mogę niczego zagwarantować, nic powiedzieć, ale nagram następny odcinek, słuchajcie, postaram się nagrać wam na temat węgla i drożejącego opału drewna, które kupiłem, przywoziłem go z lasu, w zeszłym tygodniu nie było jakby czasu, żeby to wszystko wrzucić. Dobra, osiągniemy to. Fajne niebieskie mikroelementy. Włączyłem, dobra, fajnie. I teraz co? Azot z magnezem. Taki nitro speedzik. Słuchajcie, jesteśmy na polu. Żeby nie było za długo, bo tam wędziłem wam przy to wszystkie baczu, ale chciałem powiedzieć, jak to wszystkie wygląda. Pole pamiętacie. Pole po pokazach chciałem 29, słuchajcie, października. Niestety chciałem 200 kg na hektar, pszenica, producent, ale bardzo zimna wiosna, sucha wiosna nie pozwoliła jej się rozszerzyć tak, jakbym chciał. Azot, no zimno, nie działa, poszedł powietrze. Wielu z was pewnie ma ten sam problem. Jeżeli ktoś miał inne opady, gratuluję serdecznie, że komuś się bardziej udało. No i wszystkie, żeby dalej tak trzeba, słuchajcie, a u mnie jest jak jest. Szału gdzieś tam ziemi nie ma, więc przejrzymy kilka przejazdów, pokażę wam, jak to działa. No i co? No i będziemy gdzieś tam dalej się gdzieś w kolejnym vlogu
rozkładamy maszynę, słuchajcie, prosto, wiesz, i na temat. Do góry. Do góry. Drugą. Więc to wszystko jest widać. Mamy. To nie będzie widać, bo się nie obkręca w ten sposób. Za chwilę będzie cała rozłożona. Jest. Teraz damy na dół. Uważam, że ok, później podreguluję poziomowanie minimalnie. To się wydaje, że ok. Teraz przechodzimy w automatyczne, 300 litrów na hektar. Ruszymy, no już jedziemy i pryskamy, słuchajcie. Przejedziemy sobie gdzieś tam kawałek. Ja wam pokażę, jak to wszystko działa. Drugi zakres, chyba drugi bieg. Na podbieg sobie będzie. Co więcej, i tutaj widzicie, tu nie mam ścieżek i teraz, no, brawo 400 dookoła bym objechał i wszystko nam wyłączał, a tak musimy po prostu sami celować. Połączamy wszystkie sekcje. Wszystko wypryskałem, więc musi to ruszyć. Ostatnio wypryskiwacz do sna. Się rozkopyta za szybko. Jeżeli będziecie jechać za szybko, wiadomo, on wam pokaże, że jedziecie za szybko i każe wam troszkę zwolnić. Wyrównamy sobie. Myślę, że jest ok. Albo może nie ok. Zarobiona to godzina 17. 5 na godzinę, 6 na godzinę. Do 6 na godzinę zależy, jakie macie ciśnienie ustawione. Możemy sobie jechać i niczym się nie przejmować. I teraz słuchajcie, no tak wygląda ta pszenica. No, no niestety nie będzie większa. Posiałem saletrę. Miało padać, nie padało. Pewnie gdzieś coś poszło w powietrze. Posiałem drugi na saletrę, miało padać, znów nie padało. Oj, cóż mam powiedzieć? Czapki takiej nie mam, nie jestem czarodziejem. Wszystko, co mogę robić, się staram, że zrobię. Kukurydzę mi się stopi. Ale już teraz wiem, co chciałbym mieć w tej maszynie, więc no za szybko, Krzysztof, wiem, za szybko. Co chciałbym mieć w tej maszynie, więc bardzo fajnie, że udało się to testować. I na pewno nie, znaczy na pewno. Jak wydam wlotka, nie gwarantuję, że nie kupię. Nie wiem czego, ale nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Polski opryskiwacz, dobre firmy, za mniej pieniędzy daje egzamin. Oczywiście zostanę schetowany, bo ktoś tam, kto ma pieniądze, bo wielu z was ma i gratuluję wam za to, powie, że nie ma jak Amazonę, nie ma jak coś tam, zroś tam, pierdoś tam. Oczywiście to są bardzo dobre firmy i chwała im za to, ale no ja nie chcę przepłacać, a uważam, że sukcesy, które dzisiaj powiedziałem, na pewno tutaj firma wdroży i będzie chciała się poprawić. Ze swojej strony to już nie jest firmy, ale to moja wina, że nie mam tu ścieżek, bo takie było założenie poletek, że nie wiedziałem, czym będę pryskał. Tym miał łatwiej jeździć i prawo 400 by mi to, słuchajcie, ułatwił. Więc jeżeli będę kupował pryskiwacz, to na pewno taki z komputerem prawo 400 lub jeżeli zmienię siewnik prawo siewny na nieusługowo i będę robił sam to 3-metrowy, wtedy robię ścieżki i wtedy mogę rozważyć Digeta tej technologii Radeon 8140. Ale to co
kwestia przyszłości, kwestia decyzji, kwestia waszych wyborów też. Co chcecie zrobić? Sami wiecie, że zwłaszcza ci, którzy macie jeszcze tych lat, nie wiem, 20, 20 kilka, jeszcze wszystko przed wami, no wiem, czy to za szybko. Podejmiecie decyzję i nauczycie się w pewnym czasie, że podejmowanie decyzji nie jest takie łatwe. Technologie wchodzą cały czas do przodu i tak naprawdę, słuchajcie, optymalne wybrać to trzeba też trochę jakby jedziemy w poprzek. Nie będę tu gniótł tego wszystkiego, nie ma sensu. Podejmowanie decyzji nie jest takie łatwe, ale na pewno każdy z was ma swój rozum i lubi posłuchać kogoś innego, ale ani ja, ani nikt z innych nie będzie wam starał się narzucić swojej woli, tylko doradzić, więc jeżeli spodobało wam się to, co gdzieś tam, nie wiem, mogą wam przekazać i tak naprawdę pokazać, że dużymi kosztami nie trzeba generować wszystkiego, tylko małymi, no to dajcie łapkę w górę i dziękuję wam bardzo za to. No widzicie, teraz troszeczkę trzeba wyrównać. Tego mówię, no mój case też odbija ten zawór, nie trzyma tak jak duży, więc zbiornik hydrauliczny to jest, uważam, podstawa przy mniejszych traktorach, przy traktorach, które mają blokowanego przepływu. Taka moja dorada jest z mojej strony. Czy to by był ten obrazkiewacz, czy inny. Ale Patryk ma, słuchajcie, Burego tyle lat. Patrzę ma, nie wiem, czy pamiętacie stary film z Bravo 400. Ja z takich albo innych powodów też wziąłbym Bravo 400, chociaż teraz tak naprawdę rozmawiałem z panem Wojtkiem i próbuję na testy, dałbym mi Bravo 400, ale jest deficyt, słuchajcie, jest deficyt części. Sami o tym wiecie, że czasami oczekiwanie za takim komputerem czy daną częścią w jednej maszynie trwa bardzo, ale to bardzo długo. A ja naprawdę tutaj po rozmowach, słuchajcie, zawiozłem Karolinę na pociąg do Łodzi na studia i tak naprawdę wstąpiłem do firmy porozmawiać, bo może byśmy coś wspólnie stworzyli i to zrobili opryskiwacz pode mnie, to co tak szybko byli w stanie w ciągu naprawdę, nie wiem, 3 tygodni czy 4 maszyną z podstaw, nie? Może by ktoś się dogadał z tą hydrauliką, ale to być może, nie wiem, ktoś z was tą maszynę kupi, a ja kupię nową, kolejną z moimi sugestiami, które tutaj próbuję wdrożyć już z Bravo 400. Arki jest chyba korzystał z Bravo 400, pozdrawiamy cię Arku. I z hydrauliką swoją, nie? No naprawdę, jak macie taki ciemny łan, jak jest mały, to fajnie prosto zasiane, tu jest naprawdę prosto zasiane, słuchajcie, bo jest z GPS-em siane. Jest ok. Ale już utrzymać tą prostą linię jazdy, jak nie jest takie małe, było malutkie, pryskałem sobie gdzieś tam swoim pryskiwaczem, 60, było bardzo łatwo. Teraz już tak łatwo nie jest, bo już jest spore, może. Włosy zaczyna puszczać. I ta dwójka jest tutaj strzelona, uważa się. Po 30 dniach od tej jedynki, duet na start. Używany, także wszystko zdrowe, ładne, ale powinno być gęściej. Ale takie mamy Słuchajcie, zabawę opryskiwaczem, ciąg dalszy. Witam was w dalszej części vlogu. Myślałem, że jeszcze nie będę kręcił, ale chciałem wam pokazać, że jednak case'em mieszczę się z odżywkami w kukurydzy, która jest w takim stadium. Zaraz pokażę wam, w jakim, jak dojedziemy do końca. Wyjdę, wam pokażę i powiem, co pryskamy i jak pryskamy. A Robert ze mną, przywitaj się. Hej. Tego zagrania mam, myślę, 7-8 liści już. Może nie wszystkie odmiany, bo gdzieś tam, ale generalnie tyle ma. Jeszcze mi się robię, przyszłą kierownicę podziumujemy lekko, tak. Zobaczymy, przy 7-8 liściach spokojnie się mieścimy. Z
szybko, już wam mówię, czym robię. Słuchajcie, są to aminokwasy z żelazem. Dlaczego mówię wam o żelazie? Bo to żelazo tak naprawdę w tych na razie ciężkich czasach, gdzie tego deszczu mamy jeszcze na razie mało, nawożenie wiadomo bardziej skąpe, odpowiada nam za kolor kukurydzy. Czyli aby... O, przytrzymaj nobek. To żelazo odpowiada nam za to, że nasza kukurydza będzie ciemno-niebieska, granatowa, a nie jasno-zielona. Także to są aminokwasy z żelazem. Jest duża kukurydza, musimy tutaj się... Może tu się zatrzymamy, słuchajcie. Pokażę wam, jak wygląda ta kukurydza. Idziemy do Bertel. Dziś mamy 7 Robert czy 8? 8. 7 czerwca czy 8 czerwca? 8. 8 czerwca, zobaczcie. Tak to wygląda, czyli ta kukurydza gdzieś mniej więcej. Słuchajcie, bo krótko chciałem wam nagrać, dlaczego i poprawkę swoją zrobić. Gdzieś tam nie wiem, czy to... A, i co to jest? Pytanie było od znajomych, co to jest? Co to jest? To. Kukurydza, jeśli ma bardzo dobre warunki, akurat na tym fragmencie pola ma bardzo dobre, zaczyna się, słuchajcie, krzewić. To jest krzewienie kukurydzy, tak jak zboża. Francuzi mówią, że to jest zbytek dobrości. Jak ma bardzo dobrze, to wtedy zaczyna się... To nie wpływa na plon raczej i ona tam sobie to odrzuci, ale teoretycznie powiem, to jest druga kukurydza w rosę, drugi badel i drugie liście. Ale tu mamy, patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prawie 7 liści. Tak tutaj to wygląda. Dlatego lecimy właśnie z... No zobacz, jedna, druga to puściła. Tam gdzie lepiej ma, nie? Ale takie... Wyjaśniam, bo zobaczcie. Zobaczcie, tutaj jest... To nawet dwie, tak? To jest krzewienie się, ale... Wiele osób zadaje na to pytania, więc odpowiadam, że... Tu kilka nawet, zobacz. Raz, dwa, trzy. Ona zresztą jak się krzewisz, tutaj ma warunki... Roszynka czuje, słuchajcie, że ma warunki bardzo dobre do... Tam dalej też widać mocno, nie? Że może się wykrzewić i dać naprawdę jakiś, nie wiem, plon kolosalny, ale to zostanie odrzucone. Nie wpływa na jakość plonu, więc tym się nie martwcie. Różne odmiany mogą różnie u was to pokazywać. Tak to u mnie na ten moment wygląda. Kolor jest taki, jaki jest, dlatego właśnie robimy sobie aminokwasami z żelazem, żeby... Myszyce coś tam widzę. Żeby ten kolor poprawić. Na pewno to jej nie zaszkodzi, jak na 8 czerwca, uważam, że jest fajnie. Dalej wam pokażę też, ta może być ciutko mniejsza, zależy od odmiany, co jedziemy. Oczywiście dzisiaj rozmawiałem, słuchajcie, z panem Wojtkiem, a propos opryskiwacza, też się doradzam. Informacje mam takie, zarzuty miałem w poprzednim kawałku filmu o wysokie nalewanie tutaj, słuchajcie, wody do płukania. Mam takie info, że po prostu... To jest zbiornik, który są, te zbiorniki włoskie na wyższej ramie występują do opryskiwaczy sadowniczych. Od pojemności 2300 w górę, zupełnie inny zbiornik, inne wlewanie, inne płukanie, typowo rolnicze. Także lepiej wziąć 2300 z niższym płukaniem. Ja chciałem 2000 na testy, więc taki właśnie mam, ale tu jest właśnie informacja. A propos tego, pan Wojtek powiedział, że przemyśli sobie temat. Także no zobaczcie, Robert tam się stoi, wygląda to całkiem ładnie. Jeżeli ktoś miał właśnie pytania, bo często ktoś mi dzwonił, dlaczego właśnie kukurydza robi to, co się dzieje, druga będzie z boku. Jest wszystko w porządku. Ona czuje, że ma za dobrze. No i... No nie dawałem takich warunków, żeby miała za dobrze, ale gdzieś tam to... Tak właśnie, słuchajcie. Jedyne jakie uwagi mam do siebie i do nikogo więcej. Gdzieś tam kawałek łąki było. Nie opryskałem tego na robaki i mam jakieś tam braki w... Robaki cię zjadli nam, że tak powiem. Kilkoset kukurydzy, to będziemy mieli problem, ale... To generalnie wygląda fajnie i równo. Więc... jutro ma znów padać. No to będzie te aminokwasy i żelazo. I pokażę wam różnicę z Robertem, jak będziemy dalej gdzieś tam coś robić, czy faktycznie zrobiła się bardziej granatowa, czy nie. Myślę, na kamerce będzie to spokojnie widać. Słuchajcie, celowo zatrzymałem się przy jęczmieniu zimnym, teuto. Jak widzicie, sobie tutaj rośnie.
żeby wam pokazać, jak teraz wygląda, bo myślę, że kolejny vlog to już będzie z małych żniw, czyli z młócenia, a spodziewamy się plonu, także zobaczcie tutaj, kłosy już żółtawe w dół, bardzo gęste. Także sobie wyjdziemy na sekundę, żeby zobaczyć z bliska. Wygląda całe. Obiecałem wam pokazać jeszcze na koniec filmu, jak wygląda kukurydza na ten moment. No wygląda tak, słuchajcie, no nie jest źle po odżywkach, także czas leci szybko, kukurydza szybko rośnie, tak żeby nie było, że ktoś powie: o panie, słabo. Tak jak się stanie, no to mamy o zajojka. No i co? Wrzucam Kasprowi, słuchajcie, i do zobaczenia w kolejnym vlogu.